Dziś w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, konferencja zatytułowana W obronie państwa prawa. Od godziny 10:10 .10 będą ją mogli państwo obejrzeć w telewizji Trwam. Konferencję rozpoczęła uroczysta msza święta w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Wśród prelegentów sędzia Adam Jaworski, profesor Genowefa Grabowska, profesor Anna Łabno, sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Mariusz Muszyński, sędzia Joanna Lemańska, poseł na Sejm profesor Krzysztof Szczucki. Poruszane tematy to między innymi... Wymiar sprawiedliwości w dobie legalizmu pozorowanego, rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw, gwarancja praw obywatelskich czy droga do anarchii, działania rzeczników dyscyplinarnych oraz ich odbiór społeczny kreowany przez media i orzecznictwo sądowe, zamach na niezależność NBP jako przykład systemowego naruszenia praworządności czy skarga nadzwyczajna, a kryzys wymiaru sprawiedliwości.